obecnym stanie zamrożenia wielu sfer gospodarki istotne znaczenie będą miały inwestycje. W Bolesławcu trwają właśnie budowy dróg oraz innej miejskiej infrastruktury. Sieć miejskich dróg w Bolesławcu jest sukcesywnie remontowana, ale buduje się też wiele nowych dróg na powstających osiedlach mieszkaniowych. Wiele też dawnych dróg zyskuje nową organizację ruchu, która powinna usprawniać poruszanie się kierowców po mieście. I tak jest ze skrzyżowaniem ulic Karola Miarki i Bankowej. Skrzyżowanie zwane rondem księdza Władysława Rączki. Od kilku lat były zgłaszane problemy dotyczące blokowania się samochodów na tym skrzyżowaniu. Samochody, które chciały skręcić w stronę dawnego NOT-u czy też szkoły Oxpress, nie mogły wjechać w momencie, kiedy samochody wyjeżdżały z tej wąskiej ulicy, dlatego radni zgłaszali już od wielu miesięcy propozycję, żeby wprowadzić taką inwestycję. Ona jest w tej chwili realizowana, dzięki temu ten ruch zostanie upłynniony na tym skrzyżowaniu, a jednocześnie zwiększy się bezpieczeństwo ruchu i jednocześnie pieszych, którzy tam przebywają. Ta inwestycja jest realizowana przez bolesławiecką firmę Ogrody Jagielski. Kosztuje 153 750 zł. Wszystkie środki pochodzą z budżetu miasta, a w wyniku tej inwestycji nastąpi poszerzenie jezdni do 6 metrów na wlocie od ulicy Karola Miarki, od tego placu księdza Władysława Rączki. Przybudowane też będą chodniki i miejsca postojowe dla samochodów. Prace mają być zakończone do końca maja. Całkiem niedawno nastąpił odbiór drogi i parkingu na osiedlu Przylesie. Inwestycja bardzo długo oczekiwana, ponieważ i ta droga i parking to jest bezpośrednie zaplecze obiektów sportowych, które zostały tam wykonane, czyli takiego orlika, a jednocześnie jest parkingiem i drogą dojazdową do wszystkich wiernych, którzy do kościoła, do księdza Józefa Chupy przyjeżdżają i nie mają gdzie zaparkować, a jeśli parkują, to na takim dzikim parkingu, który powoduje dużo brudu, kurzu. Ustaliliśmy ostatecznie z księdzem i z mieszkańcami sposób budowy tego parkingu. Ostatecznie parking ma 57 miejsc parkingowych, 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych, jezdnia manewrowa. Parking jest skomunikowany z drogą gminną, nawierzchnia parkingu wykonana jest z kostki betonowej, umożliwiająca odprowadzanie wód opadowych. To był duży problem związany z odwodnieniem tego parkingu. Wykonawca wyłoniony w przetargu to firma Eltor z Lubania. Wartość, ja zawsze mówię, drogi są drogie, wartość tej inwestycji to jest 340 tysięcy złotych. Całość kosztów ponosi budżet miasta Bolesławca. Poza inwestycjami drogowymi, do których należy też zaliczyć parkingi, w mieście prowadzone są inwestycje infrastrukturalne. Wśród nich jest ta, która dotyczy wiadukt Plazy. Bardzo długo i często wymieniany postulat po oddaniu skateparku i pump tracka, czyli terenu rekreacyjnego obok wiaduktu, który cieszy się ogromną popularnością. Wiele osób zgłaszało bezpośrednio, za pośrednictwem radnych Rady Miejskiej, wniosek o oświetlenie tego terenu, tak aby już w sytuacji normalnej, kiedy będziemy mogli ściągnąć maski i korzystać z tego terenu, móc korzystać również wieczorami, ale jednocześnie zwiększone zostanie bezpieczeństwo. Pierwszy etap to jest budowa oświetlenia, to jest wykonywane przez firmę Elektros z Bolesławca. Zadanie to, warte 158 tysięcy złotych, jest na finiszu i niebawem nastąpi odbiór tych prac. Drugim etapem działań, które mają tam poprawić bezpieczeństwo, będzie zaś budowa monitoringu wizyjnego. Umożliwi on nadzór nad tym, co w tym miejscu się dzieje, ponieważ zdarza się wykorzystywanie go do celów innych niż sportowo-rekreacyjne. Jedno z większych zadań inwestycyjnych, zadań drogowych, zadanie, które jest związane z udrożnieniem nowo powstałego osiedla. Mamy swoisty boom mieszkaniowy na osiedlu położonym, jeszcze bez nazwy, ale osiedlu położonym pomiędzy ulicą Lubańską, Gdańską, Śluzową i Garncarską. Powstało bardzo dużo mieszkań, które już w większości zostały zasiedlone, choć trwają budowy nowych obiektów, z czego my się bardzo cieszymy, bo bolesławieccy przedsiębiorcy tworzą nowe warunki i propozycje mieszkaniowe dla osób, które chcą w Bolesławcu zamieszkać.
Jednym z takich wąskich gardeł była niemożność połączenia się z ulicą Gdańską, czyli dojechania bezpiecznie, czy to samochodem, czy dojście piesze, czy też rowerowe. Ten problem jest już praktycznie rozwiązany, bo za kilkanaście dni nastąpi odbiór. Budowa tej drogi wymagała szeregu pewnych takich nietypowych rozwiązań, bo trzeba było przełożyć przyłącze i ciepłociąg. Trzeba było zaplanować trochę inaczej spadki, ponieważ tam jest duża różnica poziomów. Ale już widać, że ta droga jest bardzo potrzebna mieszkańcom, wszystkim mieszkańcom tego osiedla, którzy otrzymają dodatkowy wyjazd do miasta. Również te osoby, które korzystają z przedszkola, ale też te, które dojeżdżają nie tylko do ulicy Żołnierzy Wyklętych, ale do Orlika, do budynków, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Koszt tych prac to 770 tysięcy złotych, a wykonuje je firma z Lubania. To zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Z tego funduszu miasto otrzymało też dofinansowanie na inwestycję drogową na osiedlu Kwiatowym. Praktycznie dobiegły prace przy remoncie drogi i chodników na ulicy Tulipanowej. Przedsięwzięcie zgłaszane przez radnych z tego osiedla. Cieszę się bardzo, bo to była taka inwestycja, która zapewnia właściwą jakość tej drogi, która na osiedlu Kwiatowym i przy lesie jest jedną z najważniejszych, bo to taka swoista aorta, która prowadzi do tych różnych osiedli domków jednorodzinnych, a też niektórzy jeżdżą tą ulicą do miejscowości Dobra. Zadanie kosztowało 1 212 000. Bardzo się cieszę, że otrzymaliśmy na nasz wniosek złożony, otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a jeszcze bardziej się cieszę z tego, że wykonawcą jest firma z Bolesławca, firma Ogrody Jagielskie. Jedna z największych bolseckich inwestycji drogowych będzie też dotyczyć wschodniej części osiedla Kwiatowego. Wielka radość, ponieważ dostaliśmy dofinansowanie na jedną z największych inwestycji realizowaną w tym roku, chyba jedną z dwóch, może największych, to jest ulica Ptasia. Ten odcinek jest o tyle ważny, dlatego że tam planujemy uzbrojenie kolejnych działek, a żeby je uzbroić, to najpierw trzeba do tego dojechać. Ale też od kilku lat mieszkańcy, którzy już tam mieszkali, przychodzili do mnie wielokrotnie w trakcie przyjęć i prosili o to, żeby mogli, szczególnie w dni deszczowe, błotniste, żeby mogli dojechać do swoich posesji. Wartość tego zadania jest duża, ponieważ to jest ponad 3 400 000 zł, ale udało nam się, zdobyliśmy dofinansowanie w kwocie 50%, czyli dokładnie 1 700 784, czyli 50% pochodzi z budżetu miasta, 50% z Funduszu Dróg Samorządowych. To pozwala na taki duży optymizm, jeśli chodzi o finansowanie tego typu inwestycji w najbliższych miesiącach. Bo wiemy, że problemy finansowe będą mogły się przekładać na możliwości wykonania różnych inwestycji i cieszy nas fakt, że Fundusz Dróg Samorządowych wspomógł w tym roku kilka bardzo ważnych inwestycji drogowych w naszym mieście. Budowa drogi prowadzona jest przy ulicy Jagiellonów. Zaplanowano tam wykonanie kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, jezdni i chodników oraz ścieżek rowerowych. Prace dotyczą dwóch odcinków. Pierwszy o długości 235 metrów i drugi 350 metrów. Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo z Jałowca koło Lubania. Wartość inwestycji to 2 264 000 zł. I to zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Niebawem rozpoczną się również kolejne inwestycje drogowe wzdłuż ulicy Zabobrze. Przekazaliśmy też kolejne drogi, które są takimi, jak to się mówi, sięgaczami od ulicy Zabobrze, bo my co roku planujemy kolejne drogi, które tam są wykonywane po wybudowaniu tej głównej, kolejne drogi, które zapewniają ludziom dojazd do ich posesji. I teraz mamy w tym roku budowa dróg ulica Bazaltowa, Kamienna i boczna ulicy Zabobrze. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę drogi przy ulicy Bazaltowej, ciąg pieszojezdny dwukierunkowy, budowa drogi ulicy Zabobrze, chodzi o odcinek
na końcu, tak, czyli od końca nawierzchni bitumicznej istniejącej drogi przy pętli autobusowej do skrzyżowania z ulicą Bazaltową. Koszt budowy ulicy Bazaltowej 154 tysiące złotych, zabobrze 246,5 tysiąca. Wykonawcą jest firma Świadczenie Usług Transportowo-Budowlanych z miejscowości Radostów Dolny koło Lubania. Trwają prace przy budowie drogi ulica Kamienna, ciąg pieszojezdny, koszt robót wynosi 154 500. Wykonawcą jest firma Robót z Brzeźnika koło Bolesławca. Wszystkie te drogi powinny zostać wykonane do końca sierpnia. W latach 2012-2019 na obszarze objętym inwestycją wykonano odwodnienie i oświetlenie tych dróg. Z budżetu miasta przeznaczono na ten cel 647 000 zł.